Cześć, dzień dobry, witam. W niedzielę przed południem jeszcze, albo już po południu, zależy kiedy uda mi się ten film wyrenderować, powiem to tak. Słuchajcie, dzisiaj przeglądzik dość ciekawego distra, niestety z bardzo dużymi problemami, ale jak zobaczycie tutaj fajne konfiguracje tiling managera, dokładnie chodzi o BSPWM. Innych wam nie będę pokazywać, bo są zrobione tak niezbyt teges, ale BSP jest zrobione po prostu, wow, można powiedzieć w ten sposób. To ten Exodia OS 2024, wersja z lutego. No właśnie, takie zdziwienie delikatne, to jeszcze przy Arch Linuxie. No ale cóż, zobaczycie jak to się teges. Słuchajcie, kiedyś któryś z widzów mi o tym distro mówił, dlatego teraz ten film się, że tak powiem, pojawia, żeby sprzęt jak najbardziej standardowo u mnie. No i co? Nie przedłużając, zapraszam gorąco na film. No i witam na stronce internetowej projektu, która wygląda całkiem sympatycznie. Nam tutaj przedstawia, co jest oczywiście w środku distro, tak? Czym ono się teges, jakieś tam benefity i tak dalej, tak dalej. Co do benefitów to trochę jest, ale niestety minusów jest dużo więcej. Powiem od razu, zanim ewentualnie ktoś się napali na to distro z wyglądu, prawda, i tak dalej. Okej, zobaczcie sobie na pobieranie. Niestety, tak jak powiedziałem, to jest mały problem, bo wszystko niby jest fajnie, tak? Kilka edycji, niby na ARMA, niby tam jakieś dziwne rzeczy. Ja przełączę to na angielski, będzie lepiej brzmiało. Jest tutaj wireless Acer Predator, czyli że ktoś ma Acera Predatora laptop, to tu jest specjalna wersja, gdzie tam jeszcze jest obsługiwana klawiatura RGB do kompletu. Wersja Dark niestety nie istnieje, tej wersji Dark nie ma. Wersja armowa, szczerze mówiąc, nawet nie sprawdzałem, czy jest, czy nie. W każdym razie mamy tutaj kilka edycji. Po pierwsze wersja domowa, która jest pozbawiona tych wszystkich narzędzi związanych z pentestingiem, tak? Czyli tutaj nie ma nic. Tu jest gołe distro do normalnego w miarę używania. Można sobie to tutaj ładnie pobrać. Pobieramy i niestety jest tak to, co mówiłem. Luty, słuchajcie, to w przypadku Archa oznacza dramat z tragedią i co później powiem, bardzo duży update, który was czeka do zrobienia. Ten update przechodzi, on przeszedł u mnie, ale no niestety pewne problemy się tam pojawiają. Zresztą zobaczycie w filmie później za chwileczkę, tak. Więc no niestety nowszych wersji edycji nie ma, więc nie wiem, czy tych panów zamknęli za to, co oni tutaj de facto propagują trochę, tak, bo tam wolna Palestyna i tak dalej, tak dalej. Może się doigrali, a może po prostu przeszli na inny projekt, a może nie wiem, co tam się ewentualnie dzieje, nie wnikam. W każdym razie distro jest niestety nieaktualizowane już od ponad 4 miesięcy. W przypadku Archa jest to tragedia z dramatem, powiem to w ten sposób. Każdy, kto używa Archa, wie jak to wygląda. To, co na pewno będziecie potrzebować sobie ogarnąć, to są problemy z tak zwanymi keyringami, jeżeli chodzi o Archa. Tutaj jest dokładna instrukcja, jak to sobie teoretycznie ogarnąć. Mamy tutaj również pokazane klawisze, skróty klawiszowe, które są obowiązkowe w tilingach. Tu jest, można powiedzieć, że w miarę standardowy układ klawiszy, jeżeli chodzi o skróty, o tilingi, ale warto się z tym zapoznać, albo wydrukować sobie, albo coś. Myszką można pracować, ale no po prostu nidyrydy. To samo osobne jest tutaj dla DWM-a i tutaj dla i3 też są tak zwane mody porobione, gdyby ktoś chciał sobie to ogarnąć. Aktualności, aktualności widać 7 kwietnia, tak? Tutaj jakiś PiS jest i tak dalej, i tak dalej. To wszystko niestety jest po prostu stare. Jest stare. Dobra, nie będę miał więcej czasu tutaj zawracał. Zapraszam na żywą maszynkę, zobaczycie jak to się spisuje. No i tyle, po prostu. Sami sobie ocencie co i jak. No i mamy, żywy, nie wirtualny sprzęt, żywy sprzęcior. Oczywiście zainstalowana wersja pentestowa, czyli ta najmocniejsza. Możemy odpalić sobie tutaj pulpit BSPWM-a, DWM-a albo i trójeczkę, tak, jaką tam chcemy, ewentualnie zwykłe, czyste XFC. Ja wybieram BSPWM-a. Tutaj się ładnie zalogujmy. Wiem, że zasłaniam, ale akurat to niewiele zmienia. Jesteśmy zalogowani, tak to nam się zgłasza, dobrzy ludzie, na dzień dobry. Fajne kolorki, całkiem spoko to wygląda, jak na taki troszeczkę nerdowski, bym powiedział, pulpit, tak? No bo tilingu to zwykły człowiek używać nie będzie, raczej to jest dla koderów, dla pentesterów, takiego typu ludzi, tak? Chociaż co kto lubi. Teraz tak, przydałoby się na dzień dobry, że ktoś chce tego używać, albo sobie wydrukować, albo wkuć, chyba że używacie już tilinga wcześniej, no to wiecie o skrótach klawiszowych, tak? Ponieważ 90% pracy w takim tailingu to jest klawiatura, po prostu, to jest klawiaturka. Mimo że BSPWM pozwala na pracę myszką, to jednak klawiatura jest podstawą. Ja sobie trochę siedziałem, ale tu przydałoby się siedzenia przynajmniej, nie wiem, dla mnie parę tygodni, żeby te wszystkie skróty ogarnąć. Część mniej więcej kojarzę, więc sobie tutaj teoretycznie zobaczycie. Dobra, mamy tutaj podpowiedzi. Przy okazji, na samym starcie, wiem, sorry, no wygląda to kiepsko, niezbyt dobrze jest to ogarnięte, jeżeli chodzi o kolory. Mam nadzieję, że wytrzymacie. To jest Arch, tak? To jest Arch, który jest nieaktualizowany od lutego. Więc jest grubo. O tym za chwilę tutaj, gdzie jest 1500 update'ów, to opowiem, bo to jest grubszy temat. Natomiast jak robicie tutaj po instalacji od razu update, chociaż wątpię, żeby ktokolwiek by to zainstalował, może do zabawy. Jest zepsuty Pacman keyring, czyli klucze. Trzeba to sobie ładnie ogarnąć. Mogę wam tak pokazać, że te komendy powinny to naprawić, tak? Teoretycznie powinny te komendy dwie nam to naprawić. Jak nie, no to trzeba na necie poszukać, albo ja wam to pokażę, bo to musiałem naprawić w pewnym momencie. Dodatkowa rzecz jest taka, jak się zrobi aktualizację, psuje się tutaj górny ten polibar, bo to jest górna belka, to jest polibar tak zwany. Co do konfiguracji, tu jest zapisane jeszcze dodatkowe dwie wersje, tak? Czyli domówka, o której mówiłem trochę w intro albo po intrze na stronie. Mamy wersję tą drugą, tak? Czyli Predatora i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie dobrze, tu są nasi panowie, tak, którzy to stworzyli z Egiptu, okolic Egiptu, no i dostęp do takich paru rzeczy. Zamykamy sobie meta C. Meta to jest klawisz start, znaczy start, tylko ten Windowsowy klawisz, tak, po lewej stronie. No i teraz tak, częściowo się myszką będę posługiwał, słuchajcie. Tu jest mały problem, ponieważ jak zrobimy sobie tutaj, znaczy będziemy chcieli robić aktualizację. Popatrzcie sobie tutaj, repozytoria. Po pierwsze są repozytoria Exodia OS, ok, pentest repo, to jest to rozszerzone, bo tak jak powiedziałem, to jest rozszerzona wersja. Mamy tutaj również Black Archa, który się ładuje bardzo długo i mamy chaotika do kompletu. To oczywiście w Archu standardowo wszystko się zmienia non-stop, więc tak. Ja nie będę tej aktualizacji robił, ona działa. Tutaj macie teraz, może na ekranie powinien się pojawić, na montażu podłoże. Co się dzieje po aktualizacji, jak to wygląda, że jest zrobiona i ewentualnie screen z tego czegoś tutaj. To, że temperatura tutaj jest jakaś taka dziwna, to zaraz wam opowiem, to moment. To zobaczmy standardowo. Nie, to też ma być zmienione, I teraz popatrzcie się tutaj, bo to jest Arch nieaktualizowany 4 miesiące. 17 GB update'u. Żyje, bo ja to robiłem już 2 razy i to przeżyło, tak? Prawie przeżyło. W każdym razie, no jest to wow, po prostu makabra. Nie róbcie tego w domu, powiem to tak, bo to, że system przeżył, nie znaczy, że ten system będzie działał. Tego jest naprawdę setki programów do aktualizacji, tak? Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten... Tak jak mówiłem, ja tego update'u robić nie będę. Otwieramy sobie terminal, jest elegancko. Słuchajcie, jeżeli chodzi o w ogóle, powiem tak, o programy, które tutaj teoretycznie są. Nie wiem kto, znaczy ekipa, która to robiła, chyba nie pomyślała, znaczy może była przekonana, że ludzie, którzy będą używać tego distro, znają nazwy wszystkich programów albo tych programów, które chcą używać do tego pentestowania, sprawdzania sieci i innych dziwnych rzeczy pod tym względem, nie? Dlatego żaden program nie jest tutaj uwzględniony w menu. To jest Rofi menu albo JGD menu, nie wiem, chyba Rofi to jest, tak? Z jakimś takim team. Jest tutaj tego typu menu, to jest jedno, ono jest dostępne właśnie pod klawiszem mod, tak? To się mówi mod na to. Widać, że mamy tutaj tak zrobione, bla bla bla. Escape'em się nie da zamknąć, trzeba tutaj nacisnąć jeszcze raz to, ok. Drugie menu, które jest dostępne tutaj. Niestety, jak wciśniemy sobie na przykład na web browser, to się nam nie uruchamia. No nie działa, bo nie. To jest system przed update'em, od razu mówię, po update'cie jest dokładnie to samo. Mamy również dostęp do aplikacji w ten sposób robiony tutaj, nie? Też szukałem, naprawdę szukałem. Jest tutaj parę programów do pentestowania Wi-Fi, ale to jest 5-6 programów. A cały system zajmuje tutaj ponad 30 GB na dysku. Niestety nie zrobiono osobnej kategorii, tak jak jest w Kali, jak jest w Atenie i wielu innych tego typu distrach, czy w Parrocie na przykład. Gdzie macie osobną kategorię, te programy są wyszczególnione. Szkoda, bardzo wielka szkoda. Ale może po prostu wyszli tutaj deweloperzy z paktu tego, żeby znacie te programy i ten. Tylko po co, jeżeli znacie te programy, to po cholerę je umieszczać w dystrybucji, tak? Jeżeli wy sobie sami to zainstalujecie jedną komendą, a nie przywalicie 30 giga na dysku, nie wiadomo czego do kompletu, nie? No szkoda. I dziwne rzeczy, które to są tutaj zainstalowane, bo są, to po co pentesterowi Ardour? Po co Ardour? Po co miksery? Jakieś takie dziwne rzeczy i odtwarzacie parol, no dobra, nie? Ale cała reszta, no to jest i XFBurn, nie wiem po co ten program jest instalowany, to jest nagrywania płytek. Nie ma tutaj LibreOffice, no ale do pentestingu to przydałoby się, naprawdę by się przydało coś takiego, ale nie ma, po prostu nie ma. Mamy coś tutaj do grafiki wsadzone i to jest tak, kurde, niby do programowania jest ok, no znaczy ok, no dwie rzeczy plus tutaj nie wiem czy ten PowerShell działa w ogóle czy nie, PowerShell się uruchamia, no to przynajmniej tyle dobrze. Proszę bardzo, macie pełnego PowerShella tutaj na pingwinie, nie? Ja tego nie ogarniam, to wyłączam, po prostu jest mi to niepotrzebne, powiem tak. Trzecie menu jest tutaj. To jest Rofi uruchamiane stamtąd. Nie rozumiem takiej polityki w sumie trochę, no ale okej, no. Ale okej, poza... No właśnie jest problem z zamknięciem tego, bo teraz się chyba już to nie zamknie w ogóle. Moment, bo tu trzeba, o, tak zamykać, przepraszam. A update'y pomijamy, tak? Tutaj mamy odtwarzacz muzyczny, wrzuconą muzyczkę jakiegoś hello, czy jak to się tam nazywa, nie wiem czy to są twórcy, czy koledzy tych panów tutaj, no nie wiem, fajny kawałek, ja wam go nie będę puszczał, bo może jest zastrzeżony, więc ten... Spoko, dobra, kolejna rzecz, muszę sobie tu monitor obniżyć trochę, bo mi wali słońce. W każdym razie, tutaj mamy dostęp do rzeczy sieciowych, przynajmniej, o, coś takiego, to nam się pojawia, możemy sobie parę rzeczy typu ustawiać, no dobra, jest okej, tak? Teraz kolejna rzecz, jeżeli chodzi tutaj o temperaturę, to dobrze ludzie, to ten sprzęt nie ma 60 stopni w tej chwili, bo tu trzeba rozróżnić jedną ważną rzecz. W przypadku AMD i Linuxa, Sensors, bo to jest taki program do odczytywania temperatur, są tutaj dwie temperatury, TCTL i TDI. Główną, ważną, prawdziwą, albo najbardziej zbliżoną temperaturą, prawdziwą procesora, to jest TDI, A TCTL to jest tak zwany, to nie jest prefiks, słuchajcie, to jest taki narzut dla wentylatorów, autentyczny, dla profilu wentylatorów i wtedy wentylatory myślą, albo czujniki wentylatorów myślą, że jest 60 stopni, nie? I na takiej zasadzie jest to zrobione. W mentalingu, jeżeli pracujemy sobie na tak zwanych obszarach roboczych, to nie, można powiedzieć, że to jest wirtualny pulpit, coś takiego. Tutaj sobie przełączamy to odpowiednio, tak? Mamy odpowiednio ustawione. Jak odpalimy sobie przeglądarkę, to automatycznie przyniesie nas tutaj. Popatrzcie się na to. Odpalę sobie Brave'a. Brave. Dobra, odpalę to na przykład z menu, powinno zadziałać. Bo taki tu jest zastosowana przeglądarka. Odpalamy Brave'a i automatycznie przeskakuje nam na daną, nie wiem, płaszczyznę, jakby to nazwać. To są rzeczy przypisane do danych programów, czyli każdy jeden program w tailingu powinien pracować na własnym takim customowym pulpicie, w cudzysłowie wirtualnym, powiem to tak, bo to jest najlepsze. Można co prawda odpalić na przykład terminal, chociaż ten terminal widzicie automatycznie nas przenosi na inną warstwę roboczą. Można sobie to ustawić tak, żeby się odpalało na przykład tylko wyłącznie, znaczy także na tym, czyli dzieliło nam ekran na pół, ale wtedy może być, że tak powiem, różnie. No zasada mniej więcej jest jaka jest. To oczywiście tego nie możemy w tej chwili przenosić, bo jest tak zwany tryb tailed. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia jak to zmienić na ten tryb float. Jest jakiś tu skrót, ja go po prostu nie pamiętam w tej chwili, nie będę tego wyszukiwał, bo to jest... Mam full screen, mod F, Ctrl H, tu się coś odpala innego, aha, tu się odpala taki dashboard z informacją. No, jakby ktoś chciał tę gest mieć. No dobra, jak się z tego wychodzi? Ctrl C nie działa, to Ctrl H może. Kurde, nie mogę z tego wyjść teraz. Wiecie co, ja to zrestartuję, bo autentycznie nie wiem jak z tego wyjść. Słuchajcie, jestem po restarcie już. Piękna tapeta, piękny wygląd. Co to on włączył? Słuchajcie, to są skiny, dlatego napisałem w miniaturce, że jest raj. Znaczy raj utalin managerów, powiem to w ten sposób. Naciskamy Ctrl Alt T. I jesteśmy w raju. Popatrzcie ile tu jest pięknych wyglądów tego czegoś. Wszystko ładnie jest dopracowane. Pod tym względem jest autentycznie bajka. Proszę bardzo. Coś a la Black Arch. Okej, lecimy dalej. Chat WM zmieńmy sobie. Wszystko ładnie się pięknie, fajnie zmienia. To jest mega pozytyw. Fajnie ogarnięte. Dlatego można powiedzieć, że aby ktoś chciał się pobawić BSPWM-em, to jest jedno z tych distr, gdzie można to zrobić. Oczywiście, tak jak wspomniałem, z update'em jest problem, delikatnie mówiąc, zabawy trochę jest, ale możecie sobie rozkminić tutaj ten temat wyglądów, wejść do plików konfiguracyjnych, zobaczyć jak to jest zrobione i tak dalej, nie? Bo robić to od zera, w dowolnym BSPWM-ie powiedzmy, konfigurować go sobie i tak dalej, to jest kupa roboty, tak? To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty. Zobaczmy sobie Hacker's Den. No naprawdę, niektóre wyglądy są po prostu bajka. Ile pracy w to włożyli, to trzeba przyznać, nie? Że naprawdę pod względem wyglądu jest tutaj autentycznie bajka. To samo zmiana tego wyglądu także. Islamic Knights to było właśnie tamto, aby ktoś chciał. Tu jest następny wyglądzik, proszę bardzo. Wygląda to naprawdę potężnie, tak? Dolny bar i tak dalej, górny, więc tutaj jest naprawdę fajnie. Poza tym można to sobie oczywiście dokonfigurować jak to chce, nie? No szkoda, że nie ma tutaj menu od tych dodatkowych programów, tak jak jest zrobione w Kali, w Parocie i tak dalej, że to jest pokonfigurowane jakoś, nie? Tylko wszystko jest wyrżnięte, what tak, szukajcie sobie, a może szukajcie, a może znajdziecie, tak? Teraz kolejna rzecz. Popatrzmy sobie na konsolkę. NeoFetch oczywiście, proszę bardzo, aby ktoś był zainteresowany. Można sobie dodać, da się tutaj powiększyć, ups, da się powiększyć, tylko inaczej trochę. Proszę, tak to się prezentuje, 676 kernelek tutaj mamy, pakietów trochę jest. Cała info także. Nie wspomniałem o NVIDIA. NVIDIA jest, wybieramy sobie w grabie, tak, w grubie. Wybieramy sobie po prostu ładowanie NVIDIA i na dzień dobry i live. I tutaj jest po instalacji, NVIDIA jest zainstalowana i działająca, da się, żadnych problemów tutaj nie widzę, NVIDIA Settings także tutaj jest, proszę bardzo, NVIDIA Settings, ja tutaj nic nie robiłem, to się dzieje automatycznie, XORG oczywiście, ale w przypadku tego typu rzeczy do pentestów i tak dalej, to naprawdę Wayland raczej nie jest potrzebna, może problemy robić, tak, bo Wayland ma swoje bugi, swoje ograniczenia i tak dalej. XORG jest tutaj dużo lepszym moim zdaniem wydaniem, nie? Oczywiście dzielenie jak najbardziej tutaj jest. Proszę bardzo. To sobie można również zmieniać. Jest taka opcja. Wszystko robimy klawiaturką. Zmieniamy tutaj ten góra, dół. Możemy sobie powiększać, pomniejszać. Standardowe zachowania, jeżeli chodzi o tiling managery, więc tu jest naprawdę bardzo fajnie. Teraz lista programów, słuchajcie, ja listę programów robię sobie wyszukiwanie programów, to ja wiem, że to chyba źle zrobiłem, ale spróbowałem sobie to zrobić w ten sposób, nie? Czyli sudo pacman -qs, wyszukiwanie pakietów w ten sposób. No i mam taką listę tgs, tak, co ewentualnie tutaj jest dostępne bodajże. Tak mi się wydaje, zobaczmy Sparta, tak, Sparta. No jest teoretycznie Sparta. Odpala nam się jakiś taki programik. No jest to proteza. Być może to można zrobić, na pewno można to zrobić w inny sposób. Ja nie jestem użytkownikiem Archa, nie znam w pełni obsługi Pacmana i tak dalej. W każdym razie to jest jeden ze sposobów wyszukiwania programów tutaj. Niestety na stronie internetowej też nie ma listy tego, co tutaj jest zintegrowane. Te czerwone razie zmieńmy sobie na Islamic Knights, bo tego chyba nie było. A to jest inne akurat, to wygląda w ten sposób, nie? Tak to jest tutaj ogarnięte. No distro jest jakie jest, chciałem wam pokazać, żebyście sobie zobaczyli TGS. Do normalnego użytku raczej to jest, no średnio, bardzo, bardzo średnio najeżdża, powiem tak, szkoda, bo były szanse, żeby to ładnie się, powiem tak, prezentowało. A teraz się w ogóle chyba wszystko rozsypało, widzicie, bo nie działają mi tutaj, a może się mylę? Bar się wyłożył, widzicie? Bar nie działa. No niestety, no jest jak jest, coś się przywiesiło. No szkoda, że się za to nie wzięli, nie ogarnęli po prostu, tak, bo mogło być fajnie, no ale niestety nie jest. Powiem to tak, że niestety nie jest. Dzięki za każde wsparcie, dzięki za oglądnięcie, łapki, komentarze i całą resztę, jaką tutaj zostawiacie, swój feedback, jak to się mówi na tym kanale. Życzę miłej niedzieli tym, którzy oglądają to jako pierwszy, a pewnie w tygodniu, no ktoś sobie to zobaczy, może przypadkiem, to życzę mu miłego dzionka przy okazji. No i co, widzimy się w następnym filmie. Oby był lepszy pod względem distro, które testuję. Myślę, że tak się stanie. Zobaczymy. Trzymajcie się ciepło, gorąco pozdrawiam, Bartek, cześć.